Eluwina, jestem Promil i to, co w tym momencie się dzieje, nie wierzyłem w to od naprawdę wielu lat. Ale witam was bardzo serdecznie w serii, którą bardzo chciałem nagrać. Andy's House. Nie, to nie jest nazwa serii. Nazwa serii to jest Toy Story 2. Chciałbym bardzo podziękować Koniemu oraz Lakiemu z BMC za pomoc w zrobieniu mi tej gry. No i co? Uczę się grać ponownie. Po wielu latach gram sobie na padzie i jestem mega podjarany, że... Oj, odwrócone sterowanie. Oj, a jestem mega podjarany, że to się dzieje. Dobra. Dlaczego Toy Story 2? Dlatego, iż, że ponieważ jest to moja gra dzieciństwa, jedna z wielu. I temu w tym gram. A, to jest to, dobra. Weźmy się tu, dostajmy gdzie tylko możemy. Jestem skupiony, no ponieważ... macie ciła. Dobra, jestem skupiony dlatego, że nie grałem w nią dawno. A poza tym jest to jakby wersja z... powiedzmy przeglądarkowa. Wyżej by się przydało, ale to tym. Kamero, nie obracaj się. Dobra. I tu zyskamy sobie baterię. I możemy sobie... O! Ale panika gaming. Dobra, wywalone w to. Jeśli ktoś w życiu... No wiem. Nigdy w życiu nie oglądał tej historii, to naprawdę... No... Spoczuję. Przetonik jakiś. Ale ogólnie pamiętam, że chyba w realnej grze też było tak... ten... no. To sterowanie odwrócone. Dobra. Au. No. Gra jest ogólnie dużo, dużo starsza ode mnie. Tu do góry pa... No nie to! Tu do góry, tu pamiętam, że tu się szło na bossa tam. Cześć Rex. No, jeśli ktoś nie oglądał tej story, to moim zdaniem nie ma dzieciństwa. Dobra, okej. Okej, Rexio. To myślę, że pójdziemy sobie od razu tam na górę. O Boże. A, tęskniłem. Okej. Na koniec świata i jeszcze dalej. No, głównie to Astrich, na którym znajdziemy pierwszego bossa, do którego musimy się dostać. Kurczę. Mam takie wspomnienia w tym momencie, że to się w pale nie mieści. Jakie szczęście, że się mogę obracać. Już myślałem, że nie dolecę. Dobra. Mamy tyk. Mamy tutaj kolegę. Chodźmy pierw tu może. Póki się nie odrodził, Boże. Pamiętam, Boże, jak moja mama po prostu... Ojej, przy mnie. Jak byłem dzieckiem, grała na laptopie i tak się wkurzaliśmy na te poziomy niektóre, że to była masakra. Tam też jest ten. Tak.
Podstareczki, bo my tu sobie wlećmy. Będziemy mieli coiny, ale tam też. Fia, tu chodźmy. No właśnie, bo tu też są coiny. Dlatego nigdy nie pamiętałem. No, chodźmy na bossa może. Au, 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 au. Nie możemy spaść, nie możemy spaść. Goni nas. Oj, głupota, głupota. Jeszcze się okaże, że zginiemy tu. Czego bym nie chciał. Oj. Oj, a fajnie by było mieć. Zdobyłem, dobra. Oj. Piszcie w ogóle, czy wam się seria spodoba. Jeśli chcecie więcej, to jest Story 2 na moim kanale. Od razu mówię, trójka też będzie. Miałem do niej z 2 lata temu albo rok podejście, ale totalnie nie pamiętam, czemu zrezygnowałem, a pamiętam, że trójka jest cudowna, ale w łańcuszku jest trójka. Oba jeszcze 2 razy i padnie. Spróbuję go skrzydłami ciachnąć. Lecz oj! Mamy 6 HP. Skrzydła! Dobra. O, my możemy ładować ten laser, no tak. Zepsułem. Dobra, nieważne. Piękny strzał. No i mamy żeton do Pizza Planet. Ogólnie wiele z was może się ciekawić, skąd mam tę grę. Od razu mówię, link w opisie. Nie jestem pewien, że nie ma wirusów, więc od razu mówię, ale no moim zdaniem nie ma. A sobie save'a walnąłem, byliśmy na strychu i lecimy dalej. Myślę, że w tym odcinku uda nam się zrobić cały dom Andiego. Dobra. Może pierw garaż? Garażu pamiętam, że tu był ten. Wścigówka tu była. Właśnie. Oj. Pocisk padł. Dobra, dobra. Idzie dobrze, idzie dobrze. Ale mi tu wszystko chce utrudnić. Słyszałem. Słyszałem, jak nadjeżdża. Aj, aj, aj. Dobra, nie no. To na luzie raczej. Nie! Nie! Nie, 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 nie. Tak, 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 tak. Biegi, bas, bas, tak. Tak jest. Mamy za pierwszym razem pokonany samochodzik. Łatwiutko, jak to się mówi. W sumie w po ilu latach ja to gram? Gra wyszła chyba w 1999. O, 2024. 34 lata? 36? Coś takiego, nie wiem. Ja nie jestem dobry z matematyki, ja to od razu wam mówię. Ja naprawdę kuleję z matmy.
Więc proszę nie mieć pretensji w komentarzach. Jako dziecko były, słyszałem owieczki. Były też momenty, w której się bałem w tej grze mega. Na przykład... To powinno tak być? Dobra, a gdzie dalej? Właśnie tu pamiętam, że tu się dało na auto jakoś skoczyć. I że tu się coś robiło. Właśnie. Co my tu mamy? Ale to mamy limit. Oj. Czekaj. Tu weźmy żeton. I tu się wczłapmy. Dobrze. Ale rozgromiony. Nie, o Boże. Nie no, żeby tak zepsuć. Aj, promil. Patrzcie, w locie. No, na tą podróż w nostalgię wzięło mnie już naprawdę kupę lat temu. Ostatnio raz to grałem. Fuck. Nie wiem kiedy naprawdę. Nie wiem ile miałem na to. 6, 7, 8? Możliwe, że to nawet... To było jeszcze dużo przed moim kanałem. To więcej niż 10 lat. Nie no, bo teraz będzie... 8 chyba lat. Tak, jestem na YouTube. Już nie pamiętam. Czekaj, 2016? No to będzie 8. No to... To wyglądałoby na to... A, jestem głupi, przecież ja tu mam tego checkpointa. To wyglądałoby na to, że... 10-12 lat w tę grę nie grałem. Co naprawdę to jest bardzo sporo. Naprawdę bardzo się cieszę, że jest mi dane... No, tak lamić w tę grę. No, żartuję. Gram na padzie, który musiałem sobie sam jakby podpiąć go, przypisać każdy klawisz osobno, co zajęło trochę, ale naprawdę udało się dzięki bmc.eu. Wbijaj już dziś. Tak, pozdro wielkie koni Laki za pomoc, bo miałem zamawiać wersję pudełkową, co i tak pewnie zrobię, na pewno to zrobię. Oj, panika gaming. Zamówię wersję pudełkową na pewno. Dlatego, no bo po pierwsze, by stało na półce i robiło wrażenie, plus pamiątka. A po drugie, kiedyś jakbym chciał sobie zagrać, a tej stronki by już nie było. Nie, no. PS najgorszy w tę grę. Ja pamiętam, tam były takie trudne poziomy, potem ja pierdziu. Ale no, ogromna, później powstała część trzecia. Czekam na czwartą. Gdyby zrobili remake trylogii, albo zrobiliby grę, to i sto... I am Buzz Lightyear. I come in peace. Gdyby zrobili grę, to i story. Ze wszystkich filmów. Czyli, no, dobra, nieważne. Czyli Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4 i możliwe niedługo wychodząca piątka, to naprawdę byłoby zajebiście. Serio, byłoby mega i pewnie te pokolenie typu 2000, nie wiem, który... 9 może i nawet, ale tak już myślę od 10 wzwyż. Oni pewnie oglądają to i mają takie... Ty o co chodzi? Co to jest za gra? Co tu się dzieje? To historia ma swoją grę? Co to w ogóle jest to historia? Więc no, wstydźcie się. Nie macie życia.
Ja uważam, że miałem najlepsze dzieciństwo ever ogólnie. Jakie mogłem tylko mieć, sobie wymarzyć. Może jeszcze... Już dość dla mnie w tę grę. Na szczęście tego raczej no już nie znamy. Cyk. Po długim czasie pokonaliśmy zło w garażu. Muszę się podrapać, bo mnie komar ugryzł. Niestety na dupie. Dobra, wejdźmy sobie tu. Tu pamiętam, że tu coś było. A, nie bawię się w to. Właśnie, on. Aha, jak dam mu 50 monet, to on mi da token do Pizzy Planet. Mamy 42 monety. Nie jest tak źle. Tu właśnie. No ja pamiętam. To pamiętam bardzo dobrze. Dobra. Tu mamy coin. Też chyba tu się idzie. Mamy ucho pana bulwy. Oraz baterijkę. Czy to był żeton do Pizza Planet? Bo nie widziałem, tak szczerze. Cyk. Trzy owieczki. To mamy chyba wszystkie. Ale tu widzę... Właśnie. Coin. Zaraz bierzemy to i mu damy. Oj. Tak. Dobra. No i w tym momencie dostajemy tutaj żeton do Pizza Planet. Nie wiem, ile będzie odcinków z tego. Postaram się przejść całą grę. Choć nieważne, jak cholernie byłoby to trudne, to postaram się. Zresztą, no, tak jak wcześniej zacząłem, nie skończyłem. Był jeden moment, którego się bardzo bałem. Jest to budowa. Tak powiedzmy, spoilerując. No siemano, kochana. Mam dla ciebie już te twoje pastereczki. Co? Aha! A, dobra, tam jest jeszcze jedna. Okej. Okay. Tu? Półka tu się wczytywała chyba. Dobra, to jest po prostu tu wejście. Oj. Ach. Co mi się z kamerą dzieje? No tam było półka. Myślę, że... Bo to była naprawdę kiedyś bardzo popularna gra, to History 2, na serio. Myślę, że gdyby zrobili remake i no, albo nową część, to myślę, że to by było tak popularne, że o ja pierniczę, nie? Zwłaszcza przez gamerów i streamerów. Myślę, że Young Multi by nagrał. Zwłaszcza, że Young Multi tam statą nagrywał dwójkę, którą też oglądałem jakiś czas temu. Oczywiście nie całą, chyba nawet całej nie przeszli. Ale co nieco to tu pamiętam, no. Jak to się robi? Nie, bo to trzeba skrzydła odpalić. Którym są skrzydła? Dobra, może bez skrzydeł się obejdzie. Co ty, baza, robisz? Oj. Godziny później.
Pas, co ty odpiszczasz? Wiecie co, ja obawiam się, że ja nie mam podpisanych skrzydeł, wiecie? Szczerze, nie mam pojęcia, jak się tam dostać. Nie wiem, jak klikam wszystko. Klikam wszystko i się nic nie dzieje. Kurczę. Zrobiłem. A mam też... Stanąłem na kraju XD. Dobra, mam. Spanikowałem, dobra, spokojnie. Czy mi się te skrzydła nie odpaliły? I am Buzz Lightyear. I come in peace. A mam pomysł. Nie, co za śmieciu. Wow. No time to lose. Ech. Jak łatwo. Szybko, póki się nie zespili. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Nie, no nie trafiłem. Co? Jak ja mam to zrobić? What the fuck? No time to lose. Bez jaj. Może tak. Nie mam pojęcia. Serio. Nie mam pojęcia. Prawie. Co jest z tą kamerą? Yes! W końcu! O mój Boże! O! W końcu mamy to, widzowie! Proszę, pasteczko, bo... Ja na ciebie! Dopiero otrzymałem questa. Can you find my sheep?
Ich nie więcej? No way. Może piwnica? Piwnicę pamiętam, chyba był pan Bulwa. Szkodnika to mamy. Są pastereczki. Prawie, ale to chyba nie tędy droga. Pan Bulwa. Dzięki, dostałem kulę. Brawo. Dobra, tam walić spokojnie. Au. Chociaż może spróbujmy zebrać tę osobę na to. Buzz Lightyear, I come in peace. Połowieczki potem polecimy. Boże. Promil. Nie spiernicz tego. Uważam, że i tak dobrze mi idzie, jak na grę po tylu latach. O, no tak, dobra. Czaję. Pamiętam nawet ten moment, jak go robiłem. To były czasy. Ale wszystko było dobrze, wszystko było lepiej. Nie, to co teraz? Napisz mi. Tam pominąłem do góry jeden coin. Tutaj. No i pastereczki też. Jak do niego dotrzeć? Tak go nie sobie będę nigdy. Myślę, że trzeba ze światełka zaskoczyć. No time to lose. Albo z kartonu. Jest, dobra. Dobra, mamy sporo życia, więc chodźmy po te pastereczki. Po te owieczki. Pastereczki, owieczki. No, wiecie. Może się pomylić. Zakupa. Ma się to coś urodzony gaming. Urodzony gaming, jak się mówi. Pięknie. Teraz możemy sobie spadać.
Nie wiem, gdzie jeszcze jeden jest coin. W sumie to wiem, gdzie są jeszcze trzy coin. Mają się trzy miejsca. Też mam podejrzenie, że tu, ale nie. Widziałem tu coina gdzieś chyba. Albo i nie. Oła. Idźmy do pastereczki. Kurczę, jest 300 w 100%, to na pewno. Thanks, Buzz. Ach, nie ma za co. Kolejny żeton Pizza Planet. Czwarty albo piąty, nie widzę już tego. Żaden next level, my to robimy na maksa. Dobra. Także tam mamy coina. Zbierzmy go po prostu, tylko zbierzmy. To za knida. Oj, 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 oj. Dobrze. Wiem, gdzie może być reszta coinów. A pod tak swoją drogą, tu do góry mamy żyćko, więc je weźmy. O ty gnido. A to zaraz w sumie. Tu jeszcze pamiętam, chyba jest życie. Gdzieś tu było, nie? Czy już nie? Skocz mi tu. No to chyba wszędzie tu już mamy. W pokoju Andy'ego raczej jest czysto. No, no tu jest czysto 100%. No to na stychu jeszcze wiem, że na pewno jest coin. A my sobie piew tu pójdziemy. Bez jaj. Tak, zepsuć. No cóż, tak to chyba tylko ja potrafię. Chwila. Czy tam do góry nie było przypadkiem na lampie? Nie był coin? Nie, to chyba mi się światło tylko myło. Dobra. Wróćmy sobie na górę. 100 coinów. Myślę, że mi się nie uda wbić. Nawet nie jestem do końca pewien, ile trzeba wbić. Ale wydaje mi się, że tam dużą ilość wbiliśmy. Jeśli faktycznie stówę, no to nie wiem, gdzie mogą być te coiny. Naprawdę chciałbym wbić te jeszcze 13 coinów chyba. No, chyba 13. Nie wiem, nie jestem pewien, czy umiem liczyć. Dobra, idziemy sobie tu, cyk. Śmiało, prawda, nie bój się używać dwa razy skoku. No, kliknąłem w drugi. Halo. Nie, no jestem beznadziejny. Tak, swoją drogą nagrywam to drugie w nosy. Staram się to jeszcze. O! Postaram się to zmontować. Tu, no właśnie. Jest jeszcze jeden, to na pewno. Wydaje mi się, że już no, nic nie mamy do zwiedzenia. Że już nie ma nic tu przed nami. Dobra. Kamera mode, co?
chwila. Z nią pogadam. Dobra, takie. Jej. Zapisana. No i mamy podwórko Andy'ego, ale to w kolejnym odcinku. Jeśli zobaczycie, zostawicie wystarczającą ilość łapek w górę oraz zostawicie subskrypcję, ponieważ jest po 1100 subskrypcji. Widzimy się w kolejnym filmie. Pewnie już jutro. Eluwina.